pogrzebani żywcem. Spójrz. Zawartość wygląda na materię organiczną. Gdybym nie wiedział, że to niemożliwe, wziąłbym to za ludzką tkankę. To możliwe? Skąd? Ale sam widzisz. A to błyszczące miejsce? Popatrzmy. Widziałem takie urządzenia po katastrofach lotniczych. Czarna skrzynka? Zwykle są pomarańczowe. Taki kolor do niczego nie pasuje. Ciekawe, co miała rejestrować. NASA. To tu? Tak. Pani Donner, skoro mnie znaleźliście, wejdźcie do środka. Chodźmy. To dobry pomysł? Mam nadzieję. Napijecie się ze mną, a może wolicie herbatę? Chętnie. A więc, panie Kelly, ściągnął nas pan tutaj. Dobra herbata musi być długo parzona. Kim pan jest? Mam siebie opisać? Jestem zlepkiem różnych części zamiennych. Mam oczy zmęczonego setera, uśmiech dużego dziecka, ale w środku siedzi lew, który pożera informacje. Jem je i jestem wściekły. I to bardzo. Mleko czy cukier? I to. Piękny wzór. Myślałem, że to dr Hendricks jest kolekcjonerem. Mamy za sobą długą podróż. Rozumiem. Skąd pan wiedział, że należy ostrzec tych ludzi? Skrawki informacji ułożyły się we wzór, jak na tym mokasynie. Opowiedziały historię o Victorin. Diginite kupił stary prom kosmiczny. Zależało im na czarnych skrzynkach. Wykupiono licencje na mało znane patenty. Akcje Diginite poszły w górę. Do tego jeszcze te zamknięte przesłuchania senackie. Mógł to być zbieg okoliczności, ale nie musiał. Wyłoniła się z tego historia Victorin, ale za późno zadzwoniłem. Diginite tylko wynajmuje budynek. Skąd? Został zbudowany według ich planów. Chcę odwrócić naszą uwagę od sedna sprawy. To zbyt łatwe. Zbyt łatwo mnie odszukaliście. Chciałem się z wami spotkać. Słyszałem dobre rzeczy. Czego się dowiedzieliście? Donner jeszcze dopytuje o szczegóły, ale dla mnie to ściema. Strata czasu? Tak. Wsiadam w pierwszy samolot. Kto to był? Miejscowy świr, niejaki Mike Kelly. Mike Kelly? Tak. Nie wierzę. Jak wygląda? Co? Tracę zasięg. Nic nie słyszę. Peter ma własne problemy. Nie ma. Jest w nim złość, niepotrzebna. Słyszałem o śmierci waszego przyjaciela. Tragiczna historia, nie powinna była się zdarzyć, ale nic nie mogliście poradzić. Więc niech pani przestanie to maglować. Muszę się dowiedzieć, co się z nim stało. Tacy szeregowi żołnierze są pomijalni. On nie był. Dla nikogo się nie liczył, poza panią, poza rodziną i przyjaciółmi. Pamięta pani żołnierzy w strefie zero podczas prób z bombą atomową w Nevadzie? Armia i wielki przemysł zawsze muszą mieć jakiś ludzki czynnik w swoich nieczystych eksperymentach. Takich jak Victorin. Pan jest alkoholikiem, prawda? No cóż. Nie lubię naukowego brzmienia tego słowa. Po prostu jestem pijakiem.
Mam taki powracający sen. Jesteśmy z Connorem w strefie załadunku i on każe mi uciekać. Robię to. To nie powinno było się stać. Myślisz, że mogłabyś coś zdziałać? Że sama byś nie zginęła? Może. Masz zdrowe ego. Ty się stamtąd wydostałeś. Czemu go zostawiłeś? Nie wini mnie za śmierć Connora. Musiał być jakiś sposób, by go uratować. Był umierający. Wiedział o tym. Zrozumiałabyś, gdybyś spojrzała mu wtedy w oczy. Wydał rozkaz, bym go tam zostawił. Więc po prostu wykonujemy rozkazy, tak? Jesteśmy naukowcami, a nie żołnierzami. Ale już nigdy nikogo nie zostawię. Już za późno. Między nami w porządku? Nie wiem. Do nikogo się nie dodzwoniłem, nawet przez łącze satelitarne. Może z powodu plam na słońcu. Co twoim zdaniem chciał zrobić Diginite? Przekształcić materię w zapis cyfrowy i zdobyć Nobla? Albo stworzyć idealny system deponowania bomb? Szkoda, że budynek wszedł im w drogę, zwłaszcza jeśli sami go zaprojektowali. Otóż to. To budynek był tym eksperymentem. Zastanówmy się. Jesteś z Diginite. Chcesz teleportować kotka. Raczej czarną skrzynkę, by zarejestrowała wydarzenie. Niech będzie. Budynek miał spełnić funkcję soczewki skupiającej ogromną liczbę informacji w wiązkę. Komputer miał być systemem naprowadzającym. Światłowody miały przekazać informacje z wiązki do komputera. Zamiast zadziałać jak soczewka, budynek zachował się jak pryzmat. Zagiął wiązkę, kierując ją w złą stronę. Wiązka po drodze zabrała ze sobą część budynku i elektryków. Znaleźli się w niewłaściwym miejscu o niewłaściwej porze. A jeśli Frankie i Danny mieli tylko być świadkami wydarzenia? Nie sądzę. Nie dostali okularów chroniących przed światłem. Wiem, kto miał być świadkiem. Jedyna osoba, która miała kody dostępu do drzwi i której oczy nie zostały uszkodzone. Musimy powiedzieć Mattowi. Tak? Zgubiłem go. Prager. Mamy problem.